Hejka, dziś Edyta za nie mówiła z wrażenia, a odcinek prowadzony jest pod patronem Jasnego Gwinta. Kurde, tyle folii, Jasny Gwint. Kurde, ale to zapakowali, nie? Jasny Gwint. Jasny Gwint, ale to zapakowali. A ile pieniędzy na to wydałeś? Czy Przemek odpowie na to pytanie, zostań do końca. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku prezentów od Przemcia. Kolejne surprise'y z pudła będę mieszać, a to wszystko... Będę mieszać, będę wybierać, a to wszystko teraz po intro. Krzysztof, daj. Gracias, Krystianko. Edyta, w ostatnim odcinku dwa zostały już, więc przełożyłem je do kolejnej kachy berde, a te kachy berde już opróżniłaś. Jeden, powiem dwa, ci, trzy, cztery. Policzyłeś czas, jaki spędziłeś na AliExpress, żeby to wszystko kupić? No nie policzyłem, ale też dlatego trzeba dodać czas, żeby na to na pocztę po to skoczyć. Trzeba dodać czas odpakowania, trzeba dodać czas proszenia o fakturki ludzi z Chin. A więc jest to... to się wydaje, ale tyle rzeczy kupić. A ile pieniędzy na to wydałeś? Edyta, czy prawdziwi mężczyźni kobiety rozmawiają o pieniądzach? Nie, ale tak mnie ciekawi, nie? Raczej bardziej mnie interesuje, ile razy się cieszyłaś z takiego prezentu niż zdanych hajs. To jest ważniejsze. Odpowiedź prawidłowa. Zdał pan. Co zdałem? Test. O! Co to był za test? Jak tak sobie pomyślę, i zobacz, patrz na ten... Może będzie tak, że w przyszłości to wszystko będziecie widzieć, wy widzowie, w tle... Ale po prostu robi to wrażenie, ta ilość tych rzeczy paznokciowych. Otwieramy sklep! Dobra. Prawie otwarłam, teraz ten... Jeszcze nie. Te kopertę, ej, kolorowo. Kolorowo, powiadasz? Chodź, skup się, Przemek, bo chyba się będzie działo. Idę się skupić. Kurde, ale to zapakowali, nie? Jasny gwint. Aż tak mocno? To już jest puste, mogę wziąć? To biorę. Jasny gwint, ale to zapakowali. Znaczy, to dobrze, że tak zapakowali, ale też no, bez przesady, nie? Czasami, no to też tak... Czasem przesadzają. O, jest kolorowo i dużo. I dużo tych kolorów. Same folie, tyle folii mi kupiłeś? Ale po co folie w takich... Ale fajnie! Zabezpieczyli to, jakby to było tam złoto w środku. Edyta. No, to by normalnie szło i wsadzić do koperty zwykłej, nie? Ej, jakie to są ciekawe. Ale po... Właśnie, jak się folie wykończą, chociaż wątpię szczerze, to tam można co innego powsypywać. Jak to się otwiera? Co to, mąka? Tutaj. Zostaw! Przemek, nie rób mi tego. Muszę to poprawić. Będzie pani zadowolona, zobaczyłem sobie okiem. No, nie wytrzymamy, Edyta. Ej, to są... Wiesz, co mi się skojarzyło? Takie zdobienia ślubne. Bo jest perłowo, troszeczkę kolorowo, tak transparentnie, nie, co ja mówię, tak holo, nie holo. Co to jest? Wlana benzyna? O. I, a to co? Taki a la brokat? Fajnie to wygląda. Ogólnie mi się ta kasetka kojarzy z jakimiś takimi świątecznymi, ślubnymi zdjęciami. Zdjęciami? Boże, paznokciami, które potem będą na zdjęciach mega widoczne, ładnie, świecące. Super. Kurde, trzeba będzie do 12 kolorów. Ile to jest? 2, 4, 6, 8, 10. I teraz jak tak patrzę na te folie, to są raczej takie, są delikatniejsze niż inne folie, na jakie trafiłam, ale nie do końca tak fajnie, mocno, kurde, jakby to powiedzieć, takie nie do końca tak mięciutkie, nie? A, to nie takie jeszcze moja? Nie są aż takie sztywne, ale nie są tak miękkie jak folia z Moiry, tak? No więc tutaj, no zobaczymy, jak ale to będzie wyglądało. Ale pikselozy nie ma, Edyta. Nie, właśnie raczej fajnej są jakości. Kurde, tyle folii, jasny gwint. Ale fajnie, podoba mi się to, że są w takich pojemniczkach, bo masz cały zestaw, tylko wyciągasz jaką chcesz. Tak, to po pierwsze, po drugie, no od razu widzisz i umiesz sobie to ładnie posortować. Jak są w tych okrągłych takich, to mam całą szufladę tego i żeby znaleźć jakiś konkretny kolor, Jezu Maria, no. Masz gatunkami powiedzieć. Tu jest super, D, to jest super. E, o, tak, to mi się podoba. A chyba było więcej. Świetne rozwiązanie, świetne. Dobra, nie mamy w następnym opakowaniu, to jest ten ultraciekło.
To czy to? Przecież. Powiedziałeś, że z tego będziesz zadowolona. Tak, z tego będzie zadowolona. Stawię sobie na koniec, bo tu już lakiery widzę. To dobrze zrobiłaś. Dobry wybór. Lakiery? Czy mi się... Ej, lakiery. Co takie to? Ciężkie. Co to jest? Ale to jakieś ciężkie jest takie. Takie czy... Takie, takie jakieś inne, nie? Co to jest? Czekaj, czekaj. Nie mogę tego otworzyć, Zelita. No ja mam nożyczki. Kto ma nożyczki, ten ma power. Chyba go porysowałam trochę. Ej, patrz, jaki inny. Inny? Co to jest? Taki gigant! Ej, i to jest kolor chyba, nie? Pokaż, zmienił się tutaj? Odpadł. Tu jest, mam go. Dawaj go. O! Dobra. Idź po taśmę dwustronnie klejącą, albo no nie wiem, bo to Dieta, odpadło. No weź tam napluj. Nie wiem, żartowałam, to był głupi, jestem niedawny. Kurde, Przemek, weź idź po coś, bo to odpadło tu. No dobra, pomalujesz sobie potem, Edyta. Ej, fajnie, bo widać od razu, co to za kolor. Podoba mi się takie rozwiązanie. Zastanawiam się tylko... O, już. Ten się trochę rozlał. Przemek. Wszystko odpada. Bardzo proszę cię o zestaw ratowniczy dla mego palca, który się ubrudził. Proszę bardzo, moja droga. Mamy tutaj ten zestawik. Proszę bardzo. Ja to w ogóle wszystko powinna w rękawiczkach otwierać. Najlepiej by było. No. Ciekawe, to jest plastik, czy to jest drewno? Kurczę. Nie wiem, czy troszeczkę przypadkiem nie starłam napisów. Ej, właśnie, takie choć trochę jak drewno, nie? Imituje drewno, no. Ale się fajnie odkręca. Fajnie? Ciekawe, jak się będzie malowało nim. Jak się trzyma? Tam z bliska może coś? No daj, daj. Proszę. Wygląda to ciekawie, jeżeli chodzi o konsystencję. Jestem dobrej myśli. Tak? Zobaczymy w serii 12 kolorów, czy faktycznie mam dobre przeczucie. Ciekawe, jak się będzie malowało, kurde. Numer 100. Takim długim. Czekaj. Jak to wygląda? Jakbyś malowała, nie wiem czym. Ciekawe. Zobaczymy w serii 12 kolorów. A jest ich 12? Nie wiem. 16 chyba, czy 12? 4, 6. Ty się wziąłeś za odpakowanie, widzę, no dobrze. No bo to jest tak ciężko zapakowane, trudno, twardo. Jest to to samo? Nie, nie. A, perłowy. Tak, ty miałeś tylko jeden otworzyć, to wygląda teraz. Ciekawie to wygląda. Ej, patrz jaki, no taki kremowy. Jestem dobrej myśli, jestem dobrej myśli. Może to być sztosik. Pokazałaś kadrze? Czy tak tylko dla siebie Elsa, się nie, roku? To będzie wszystko w serii 12 kolorów. Aha, więc to jest taka zachęta dla widza. Tak, zobaczysz to w serii 12 już kolorów. Już się tego przyznaję. Elsa Professional. Szkoda, to odpada gel w pudełku. Polish, czyli lakier hybrydowy. Charm? Charm, to wszędzie jest charm. A, na od spodu są, no, te, numerki konkretnych kolorów. Ej, uważaj tymi ostrzami in my face. Pardon. No to tu już mamy taki, o, jakie to mogą być kolory, nie? O, tu nie mam. O. Wysokie! To będzie, Jezus Maria, ten trzeba to trzeba. Edyta! Co tam robi? O matko, mega mi się podoba. Taki nito brąz, troszkę w róż, fiolet trochę. Oj, oj, oj. Kurde. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ej, tak inne, nie? Tak jeszcze nie widzieliśmy. I to tak będzie się fajnie prezentowało na półeczkach z tyłu, nie? Za stylistką paznokci. Klientka już od razu tam, wiecie, z tyłu szklane, widzi, jaki szklane. To jest kolor. No, tak a proszę mi ten żółty tam pokazać, albo coś tam. Tu to jakieś żłobienia. No, fajne. Co to za firma? W ogóle nie znałam tej firmy. Ja też nie jestem w stanie wszystkich firm znać paznokciowych. Mówmy się, no tego jest setki. 8 miliardów ludzi na świecie. Setki, jak nie tysiące, nie? Dobra, to potem. I ostatnie pudło dziś. Na razie grubo. Pudło? Pudło. Paczka. Na razie dawaj, tak. Dawaj. Mhm. Podoba mi się. Ona to poczuła, ona to zobaczyła, ona już wie, co tam jest. To jest jej radość. Dobry pomysł, propsy, propsy. Ile tu jest rodzajów? Mucho. Kurde, filmik trzeba nagrać z każdym... Jeden paznokieć. Moira! Nie, co to jest? Monia. Jak Moira. Jasny gwint. Chyba oszalałam ze szczęścia. Samerki. Ale co one inaczej się nazywają? Super Nail. Kolejne to...
nie wiadomo co. Takie motylki, no nie wyglądają zbyt ciekawie, jeżeli chodzi o łatwość nakładania ich. Mam mieszane uczucia co do tych form, ale pewnie jest szerokie grono ludzi, którym takie formy pasują. Te są za to ciekawe, no zobaczymy. Bo mają trochę lepsze tutaj... one są chyba tej samej... tego samego kształtu, nie, podobne. Te same. Te same, ale mają o wiele lepsze linie od tych różowych, tak. Mhm. Lepiej widoczne. Następne, o Boże, te mam. Takie mam i chyba nawet były, tak, były w challenge'u, gdzie podkładałam sobie pod jeden paznokieć 10 różnych form. Albo podobne bardzo są. Kolejne. Po prostu teraz zalała mnie fala wspomnień, ponieważ od tych form zaczynałam, bo nie było za bardzo chyba innych, albo ja po prostu nawet nie wiedziałam, że są inne. I wszyscy kiedyś lata temu, z 15-20 lat temu, znaczy no na serio lata temu, jak zaczynałam stylizację paznokci, to właśnie te formy królowały i one są potworne. One są po prostu w ogóle palca, tu są takie cienkie, że w ogóle się palca nie trzyma. Masakra jakaś, nie? Masakra, ale chętnie sobie pozakładam. Robimy filmik z tymi wszystkimi formami, jak nic. Tu jeszcze mam jakieś kolejne. Aha, Monia to jest jakiś sklep, a tu mamy różnych, widzisz, S-Flow, różnych firm, różne szablony, też malutkie, z bardzo płytką częścią tutaj na wolny brzeg. I powiem wam szczerze, że dobrze mieć różne formy, żeby mieć... O, to są te same, tylko inny kolor mają. Fajnie mieć różne formy, bo później, jak masz już naprawdę doświadczenie w podkładaniu tych form, to czasami spojrzysz na wolny brzeg i widzisz, aha, te mi się łatwiej wytnie, nie? Na przykład. Szablony. Te są ciekawe, ładne, różowe. Ej, wiem, gdzie je widziałam, Przemek. Gdzie? U tej dziewczyny takiej fajnej, zabawnej. Jak ona się nazywa? Taka blondyna, ma trochę brytyjski akcent. Nail? Tak. No, bo nie patrzę już, więc nie mam czasu patrzeć. Kiedyś patrzyłam, teraz nie mam czasu i już mi wypadło po prostu. I ona miała takie formy, tylko trochę są długie jak na takie salonowe kształty, ale super. I no i mamy, specjalnie na koniec sobie zostawiłam przezroczyste szablony, super, bo to jest fajna opcja dla żeli, które są bardzo mocno napigmentowane, mają dużo kolorów sobie, tak kolokwialnie mówiąc, czyli coverów wszelakich, bo się też od spodu utwardzą, nie? Spoko. Szybciej na pewno. Zadowolona z prezentów? No to jest, kurde, gruby odcinek, aż mam mało, nie? No panie, kończymy już, koniec. Patrzcie, jest godzin. Gdzie jest mieszkamiki? Kiedyś było tu mieszkamiki. Zaraz ci zrobię. A więc dobry wieczór, a jednocześnie się żegnamy. Do następnego odcinka. Tak. Ciao! Pa, pa.